Co waszym zdaniem powinno znaleźć się w budynku dawnego kina Pionier? Takie pytanie stawiają mieszkańcom władze Chorzowa. Zabytkowy obiekt od lat niszczeje, mimo lokalizacji w ścisłym centrum miasta. Dlatego najwyższy czas coś z tym zrobić. Do przemyśleń nad przyszłością tego miejsca skłonić ma ogromna grafika zaprojektowana przez Kaję Rękas, która to w formie baneru zawisła na elewacji budynku przy ulicy Powstańców. Ponieważ jesteśmy na takim etapie tworzenia rynku, który otworzymy niebawem, pomyśleliśmy o tym, że warto też zadbać o przestrzeń wokół. I zdajemy sobie sprawę, że budynek po byłym kinie Pionier nie należy może do najpiękniejszych. Wynika to z tego, że cały czas próbowaliśmy pozyskać kogoś, sponsora, czy też firmę, instytucję, która chciałaby zainwestować i realizować tu swoją działalność. To trwa, natomiast budynek stoi i dopóki się nie znajdzie pomysł, strategia, przede wszystkim pieniądze na to, żeby ten budynek wyremontować i przywrócić do stanu pierwotnego, pomyśleliśmy, żeby najpierw zapytać o to, jak mieszkańcy chcieliby, żeby ta przestrzeń była wykorzystana. Pierwszym krokiem jest zaciekawienie mieszkańców, szczególnie tych młodszych, którzy nie pamiętają tego, co tutaj było. Dlatego też rusza dzisiaj właśnie razem z tym banerem akcja Porozmawiajmy o budynku kinie Pionier. Będziemy czekać na opinie mieszkańców. Można je wysyłać pod adres kinopionier@chorzów.eu lub też po prostu umówić się z nami na spotkanie i porozmawiać. My też będziemy przez całe wakacje w przestrzeni rynku i okolicznych miejsca, które tworzą serce miasta. Będziemy bardzo chcieli, żeby mieszkańcy nam powiedzieli, jak chcą, żeby ta przestrzeń była zagospodarowana, co chcieliby, żeby tu się działo, ale przede wszystkim, żeby odpoczywali wizualnie w ładnej przestrzeni. Miejsce ma bardzo bogatą historię. Przez lata funkcjonowało tu kino Pionier. Była też sala balowa. A co mogłoby powstać teraz? Myśleliśmy kiedyś o tym, żeby tu była galeria sztuki audiowizualnej. Tu mógłby być mini teatr. Pomysłów jest bardzo dużo. Łącznie z tym, że jedna z firm była chyba zainteresowana otworzeniem takiej przestrzeni do prowadzenia szkoleń czy restauracji, bo to też mogłoby być piękne miejsce do tego, żeby spędzać czas z rodziną przy posiłku. Także tak naprawdę w funkcji tej przestrzeni może być bardzo dużo. Najlepiej byłoby, gdyby to była taka właśnie inicjatywa osób, które zajmują się na co dzień tworzeniem kultury, czy tworzeniem właśnie dobrej gastronomii, bo to wtedy jest nie tylko wykorzystanie, ale także inwestowanie właśnie w rozwój Chorzowa i to w takim miejscu, które stanowi centrum miasta, a jak się jeszcze otworzy rynek, to już będzie to naprawdę takie miejsce, gdzie ludzie z różnych stron, przecież województwa, będą w ramach centrum przysiadkowego tutaj bywać. Pomysły na zagospodarowanie budynku można przesłać mailowo na adres kinopionier@chorzow.eu.